Bardzo Ci poproszę najpierw o ocenę tego spotkania. Przegranego niestety w Białymstoku 1-2. Wydaje mi się, że pierwsza połowa była w miarę wyrównana. Pod koniec drugiej połowy Jagiellonia przejęła troszkę inicjatywę. Aczkolwiek dowieźliśmy wynik do pierwszej połowy, utrzymaliśmy korzystny. Ale w drugiej połowie od, wydaje mi się, że 65-70 minuty Jagiellonia przejęła inicjatywę w tym meczu. Napierała bardzo dużą ilością zawodników, stwarzali sobie dużo sytuacji, a nam zabrakło troszkę utrzymania piłki z przodu, zagrania pod faul, może zagrania troszkę dojrzalej. Ernest, nie wiem, czy się zgodzisz, pierwsza połowa w waszym wykonaniu naprawdę dobra, mieliście przewagę, to wyprowadziliście grę, stworzyliście sytuację, piękna akcja po podaniu Bartka Pawłowskiego, twój strzał doskonały koło słupka, potem jeszcze mogła być powtórka, uderzałeś jeszcze raz, bramkarz Jagiellonii obronił, dobitkę Jordiego także, generalnie mieliśmy prawo schodzić po pierwszej połowie w niezłych nastrojach do szatni. No tak, to prawda. Pierwsza połowa była całkiem niezła w naszym wykonaniu. Mieliśmy kilka sytuacji do strzelenia gola. Niestety się nie udało, ale prowadziliśmy 1-0 i jeżeli mamy korzystny wynik, zwłaszcza na wyjeździe, otwieramy wynik spotkania jako pierwsi, to musimy to utrzymać do końca, ponieważ w przyszłości może to nas wiele kosztować, tak jak dzisiaj. Czy nie uważasz, że w drugiej połowie troszeczkę zbyt głęboko się cofnęliście pod własne pole karne? No tak, już wspominałem o tym, że zabrakło nam troszkę dojrzałości w graniu w drugiej połowie, utrzymania się z przodu przy piłce, zagrania pod jakiś faul taktyczny lub no po prostu utrzymania piłki wyżej. Zepchnęliśmy się za bardzo głęboko i to poskutkowało licznymi atakami przeciwników. To jest tak, że Jagiellonia przejęła inicjatywę. Czy wy po prostu tę inicjatywę trochę oddaliście, bo był moment, że to wy zaczęliście trochę dyktować warunki, ale końcówka nie należała do was zdecydowanie. Ten ostatni kwadrans to już było niebezpiecznie. No tak, to prawda. Można powiedzieć, że troszkę oddaliśmy tę inicjatywę Jagiellonii. Zrobiło się niebezpiecznie, ponieważ, tak jak już mówiłem, napierali dużą ilością zawodników, stwarzali sobie dogodne sytuacje kilka razy, aczkolwiek bramki padały po stałych fragmentach, co... No niestety, no myślę, że nie powinno się wydarzyć, ponieważ jest to stały fragment. Piłka była ustawiona w miejscu, mogliśmy się do tego przygotować. Niestety tak się wydarzyło i nie mamy już na to wpływu, musimy patrzeć w przyszłość. Ale wpływ miałeś na uderzenie, na 1-0, to była bramka naprawdę efektowna. I mam wrażenie, że w tym takim okresie trudnym dla kibica, bo tam nie było za dużo efektownych akcji w tej pierwszej połowie, ten gol, zresztą gol dla Jagiellonii też później, no naprawdę efektowny. Ale powiedz o tej twojej bramce, bo tam było tyle zamieszania, że trzeba było po prostu chyba uderzyć i liczyć na to, że wpadnie. Tak, to prawda. Myślę, że z tego co pamiętam, bramka wpadła po naszym stałym fragmencie. Na początku była jakaś przebijanka, piłka znalazła się u Bartka Pawłowskiego przy linii końcowej. Dobrze wypatrzył mnie na 16 metrze, zostałem tam i po bardzo dobrym podaniu myślę, że uderzenie też było całkiem niezłe i, no i piłka znalazła się w bramce. Większy niedosyt teraz czy po pogoni? Myślę, że teraz, ponieważ mogliśmy od razu po bramce na 1-0 podwyższyć na 2. Miałem bardzo dobrą sytuację, ponieważ była ona 1-1. Niestety nie udało mi się strzelić. A w meczu z Pogonią to jednak oni stwarzali sobie więcej sytuacji. Jeżeli stamtąd byśmy wywieźli pozytywny dla nas wynik, moglibyśmy się bardziej cieszyć, aczkolwiek tutaj jest większy niedosyt. Please your opinion about this match. What can I say? Unfortunately, we lose again 2-1 after leading scoring first goal. I know, what can I say, like We it's unfortunate for us, penalty and free kick, we concede goals from set pieces. We need to focus ourselves on the next game, and because it's an important game and it's derby, we need to have focus for next match. Do you think that in the second half you let Jagiellonia play too much, especially in the last 15 minutes? I don't know, like it looked like that we were a little bit more on our half. Unfortunately, they used this pressure and they scored these two goals, like I said, from set pieces, and unfortunately we lose. Yeah, also the set pieces, the corners, the free kicks, that was the, let's say,
the thing that could make the thing more difficult to you, because Jagiellonia was really great in this free kick, as showed the goal, second goal for them. What can I say? He scored it like he shot it perfectly in top 19. It was hard for goalkeeper. It was good shot. What can I say? But the fouling, the fouls before this free kicks. Yeah, that was the maybe thing that led Jagiellonia score these two goals from the penalty and also from the free kick. I can't comment it right now because first I didn't see, I was in the wall. If it was hand or what, if it wasn't, I can't say because I didn't see. And second, I can say that I didn't see too because it was like on the right side. I didn't watch there. I was looking more to the box. But do you feel more disappointed after today's game or against Pogoń on Sunday? Now what can I say? Like both game are, when you lose, it's disappointment. We want to win every match. And of course, nobody likes to lose, so it's disappointment to lose. Okay, thank you. Dobry wieczór Państwu, witamy wszystkich bardzo serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej po spotkaniu pomiędzy Jagiellonią Białystoka a Widzewem Łódź. Naszym pierwszym gościem jest trener drużyny gości, pan Janusz Niedźwiedź. Trenerze, poproszę o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Zacznę od tego, że przyjechaliśmy tu oczywiście z konkretnym zamiarem. Bardzo dobrze ten plan realizowaliśmy, myślę, do 60 minuty, szczególnie pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu. Mieliśmy pewną kontrolę nad meczem. Mieliśmy sytuację po bramce na 1-0, jeszcze mieliśmy sytuację na 2-0, która na pewno jeszcze pomogłaby nam przed przerwą, żeby ten wynik był wyższy i korzystniejszy. Tak jak powiedziałem, do 60 minuty utrzymywało się to na naprawdę dobrym poziomie i później zdecydowanie za głęboko się cofnęliśmy, ale to jeszcze nie jest też największy problem, to że nie mogliśmy później piłki utrzymać z przodu i nawet kiedy staliśmy głęboko i broniliśmy, zabrakło nam utrzymania, zabrakło wyższego wyjścia, zabrakło utrzymania się przy piłce i oczywiście dwie ręce trochę w tym też było przypadku, natomiast no też tymi działaniami, że zbyt głęboko się cofnęliśmy i pozwoliliśmy Jadze na to, żeby była w dłuższym wymiarze pod naszym polem karnym, to też dało też impuls i tlen dla Jagiellonii, która wyczuła swój moment i zaczęła atakować groźnie większą liczbą zawodników i później w konsekwencji też rzut wolny, ręka, później druga i oczywiście bramka na 2-1 też bardzo piękny strzał i strzał życia, natomiast no też przez to, że staliśmy nisko, prosiliśmy się też o to i dzisiejszy mecz rzeczywiście można podzielić na takie dwie części, myślę do 60 minuty i po tej 60 minucie chodziło, kiedy straciliśmy bramkę na 2-1, zdecydowanie potrafiliśmy jeszcze ruszyć i odpowiedzieć i znowu wyszliśmy wyżej i szukaliśmy swoich możliwości, natomiast dzisiaj Jagiellonia okazała się lepsza. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytania Andrzeju. Dzień dobry, Andrzej Kuchowski, Jagiellonia.net. Panie trenerze, mam pytanie a propos tego, czym Jagiellonia pana drużyna dzisiaj najbardziej zaskoczyła z pana punktu widzenia? Jagiellonia miała plan na to spotkanie. W pierwszej połowie widzieliśmy, że mieli jedną taką rzecz w ofensywie, którą zastosowali i dwukrotnie nas zaskoczyli. Na to też zwróciliśmy uwagę w przerwie. Jaki był pomysł, jeśli chodzi o ten zespół. Natomiast czy nas zaskoczyli? No nie, bo weszliśmy w to spotkanie ze swoim planem i myślę, że kontrola i dominacja była po naszej stronie, stworzenie sytuacji jednej, drugiej, więc to wszystko wyglądało bardzo optymistycznie, natomiast później to, co powiedziałem, zbyt głęboko się cofnęliśmy i przez to prosiliśmy się o kłopoty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze? Tam, proszę bardzo, z tyłu. Maciej Wilczewski, Radio Widzew. Panie trenerze, chciałem zapytać o zmiany, bo chyba w 60 minucie ściągnął pan z boiska Alvareza i wtedy rzeczywiście przestaliśmy kompletnie grać, bo ja uważam, że generalnie na tą drugą połowę zespół nie wyszedł. W większości zawodników widziałem opuszczone głowy, szczególnie po tych momentach, gdy traciliśmy bramkę. Fabio Nunes kompletnie niezainteresowany w pewnym momencie, gdzie była możliwość, żeby Patryk Stępiński szybko z autu do niego zagrał. Obok Fabio na przestrzeni 10-15 metrów żadnego zawodnika Jagiellonii. Fabio odwrócony, Marek Hanousek wołający
miałem takie wrażenie o zmianę przed tymi bramkami. Jak to wyglądało z Pana perspektywy? Czemu na przykład Marek został na boisku, a Fran je opuścił? Był taki moment, rzeczywiście Marek wyglądał i tam było blisko zmiany, natomiast zapytałem Marka po pewnym czasie, po tych kilku minutach, które sobie daliśmy, czy będzie mógł kontynuować, czy wszystko ok, więc dał sygnał, że wszystko jest ok, więc to była też jego decyzja i on powiedział po prostu to, co czuje i jak się czuje, więc nie dlatego tutaj nie zrobiliśmy tej zmiany. Jeżeli chodzi o Frana? Chcieliśmy więcej intensywności w środku. To oczywiście daje też Dominiku. Wiemy, jaki to jest zawodnik, jaki to jest agresywny zawodnik, jaki to jest biegający do każdej akcji i do przodu, i do każdej akcji do tyłu. Przed tą zmianą kilka razy nie utrzymaliśmy piłki z przodu, stąd zaczęły się już te pierwsze problemy. Później brakowało nam też intensywności również i w odbudowie, i w pressingu, więc stąd zdecydowaliśmy się na te wcześniejsze zmiany i chcieliśmy właśnie tymi zmianami dać impuls, żeby Rondić utrzymał kilka piłek z przodu, żeby też mocniej presował, natomiast Kun właśnie, żeby i odbudowywał pozycję, ale też brakowało nam w niektórych momentach, kiedy stanęliśmy trochę niżej i złapaliśmy piłkę, żeby właśnie ten teren zdobyć prowadzeniem, również nie tylko podaniem, jeśli nie mamy zawodnika z przodu, ale również prowadzeniem, a Dominik Kun akurat w tym jest bardzo dobry, zresztą pamiętamy nie jedną, nie dwie takie jego sytuacje, które on w ten sposób rozwiązuje. W drugiej połowie, czym było spowodowane to, że tak głęboko zeszliśmy po Rondić? Był najwyżej wysuniętym naszym zawodnikiem, ale to najwyżej wysunięty to był 40 metr własnej połowy. My nie oddaliśmy tak naprawdę żadnego strzału, poza tą jedną akcją Ciganisa chyba, gdzie tam piłka się odbiła od jednego z obrońców i Alomerowicz ją wyłapał, to my nie oddaliśmy żadnego strzału, nie stworzyliśmy sobie żadnej groźnej sytuacji. To jest takie bardzo smutne i przykre. Trudno, żeby sobie stworzyć sytuację, jeśli stoimy 8-9 ludźmi blisko pola karnego i kiedy odbieramy tą piłkę, nie potrafimy jej utrzymać 5-7-9 sekund, dać się sfaulować albo wesprzeć Rondicza, bo sam Rondicz na 3-4 zawodników będzie mu zdecydowanie trudno. Ale to też wcześniej występowało, dlatego chcieliśmy właśnie tej zmiany, żeby utrzymał, żeby dał się może sfaulować, zrobił jakiś out, żeby drużyna też w międzyczasie podeszła do niego wyżej. Na pewno materiał dla nas, żeby porozmawiać o tym zespołem, bo żal tego, że kiedy wszystko nam się układało i kiedy mieliśmy kontrolę, nagle sami trochę na własne życzenie tą kontrolę oddaliśmy i za wolno wychodziliśmy z atakami, za wolno wyprowadzaliśmy piłkę. Potem był taki moment, że Ironia złapała tą energię i przez moment byliśmy też przestraszeni. A tam wtedy trzeba, tak jak mówiliśmy jeszcze po ostatnim meczu, żeby wziąć na siebie, wyprowadzić piłkę, dać się sfaulować, utrzymać ją, zagrać może na przestrzeń, żeby wypchnąć ten cały blok obronny zdecydowanie wyżej. Krzysztof Soniński, Telewizja Playa. Panie trenerze, trochę Pan powiedział o tym, a propos tego, że się za głęboko cofnęliście, ale tu jest jeszcze jedna rzecz, chyba stałe fragmenty gry, którymi podaliście chyba trochę rękę Jagiellonii. To znaczy stałe fragmenty gry, no strzelili bramkę z karnego i z rzutu wolnego. Pierwsza konsekwencja, rzut wolny, Marek dostaje w rękę, no oczywiście nie będziemy dyskutować, bo oczywiście to jest karny i Jagiellonia ten karny dostała prawidłowo, natomiast drugi rzut wolny, strzał życia i to też taka bramka, która wpadła, ale też mogliśmy je uniknąć przez to, żeby tego rzutu wolnego nie było, żebyśmy stanęli trochę wyżej, wyprowadzili tą piłkę wyżej. A tak jak powiedziałem, to był też kluczowy moment, że przez to, jak się stoi tak bardzo głęboko, to trzeba być bardzo, bardzo wtedy dyscyplinowanym, bo samo przebywanie w niskiej obronie jeszcze nie jest problemem. Jeśli jest dłużej, a możemy się bardzo długo bronić i mądrze wychodzić z szybkim atakiem, to jeszcze czasem przez kilka minut można wytrzymać, po czym oddalić tę grę. Natomiast nam się to nie udawało w dłuższej perspektywie i stąd Jagiellonia uzyskała przewagę.